18 marca odbyła się gala sportu klubu Projama, podczas której spotkali się zawodnicy, trenerzy, działacze oraz sponsorzy i partnerzy Łaskiego Klubu Sztuk Walki. W spotkaniu uczestniczyli również parlamentarzyści, przewodniczący Rady Gminy, starosta Łaski oraz włodarze zaprzyjaźnionych miast i gmin. Ten wieczór był okazją do podsumowania osiągnięć sportowych, podziękowań i prezentacji najlepszych z podopiecznych klubu. Na gali obecne były także Karolina Kubiak, Angelika Szczepańska, Paulina Grzegórska i Magdalena Gołębowska. To zawodniczki o imponującym dorobku sportowym. Na uczestnikach gali największe wrażenie zrobiły zaprezentowane osiągnięcia zawodników w latach 2016-2018. Sukcesów było naprawdę dużo. Zawodniczki i zawodnicy w tym czasie zdobyli m.in. dwa złote medale i tytuły mistrzyń świata, dwa srebrne medale i tytuły wicemistrzów Europy oraz wiele tytułów mistrzów Polski. Jest to w pewnym sensie drużynowa zabawa. To musi działać cały system, to nie jest tak, że mamy jedną osobę, która jest wybitna i ona sama coś osiągnie, albo tylko trenera, który jest wybitny i on sam coś osiągnie. To musi być taki kolektyw tak zwany. Żeby to się zadziało, też potrzebujemy oczywiście wsparcia, czy to samorządowego, czy partnerów biznesowych. I tutaj od pewnego czasu możemy liczyć też z tej strony na wsparcie. I to powoduje, że mamy coraz lepsze efekty zauważalne już nie tylko na rynku lokalnym, ale krajowym i międzynarodowym. Swoje wyrazy uznania i gratulacji dla zawodników skierowali poseł na Sejm RP oraz włodarze miast. Zrobiliście coś fajnego, coś wielkiego. To zasługa was wszystkich, tych pięciu trybów, tych pięciu elementów, które bardzo dobrze działają w tej strukturze, w tej miejscowości, w tej okolicy. Za to tu z tego miejsca chcę wam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować. Szanowni Państwo, tylko tak naprawdę zawodnicy wiedzą, ile wysiłku, nieraz cierpienia, wyrzeczeń to wszystko kosztuje. Zawodnicy, trenerzy i rodzice. Bo to największe wsparcie idzie od strony rodziców, trenerów, sponsorów, ale to wy jako zawodnicy ścieracie się z rzeczywistością na ringu. W klubie podczas zajęć spotyka się około 250 zawodników w różnych przedziałach wiekowych. W imieniu zawodników podziękowania dla całego sztabu szkoleniowego skierowała Angelika Szczepańska. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wszyscy zawodnicy, instruktorzy, trenerzy, opiekunowie medyczni, sponsorzy i przyjaciele klubu otrzymali pamiątkowe podziękowania i upominki. Po zakończeniu części oficjalnej był czas na wzajemne rozmowy i wymianę doświadczeń, a my mieliśmy okazję porozmawiać o osiągnięciach klubu, szkoleniu i czekających kolejnych wyzwaniach. Jak się czuje zawodniczka numer jeden w swojej kategorii na świecie? Jest to dla mnie bardzo ogromne wyróżnienie, ale też wiem, że to wymagało bardzo dużej pracy ode mnie, bardzo dużo wysiłku, który włożyłam i wyrzeczeń, tak? Bo wyrzeczenia też były to swoją drogą, ale czuję się z tym dobrze, naprawdę jestem szczęśliwa, że mogłam tyle osiągnąć. Dla mnie jest najważniejsze, żeby skupić się na tym, co robię najlepiej. Ja też lubię bardzo pracować z osobami, które też jakby osiągają ze mną te wyniki i zawsze razem się wspieramy. Jakie plany masz w tej chwili, w najbliższej perspektywie czasu? Na pewno skupić się na sobie, odpocząć, co już też zrobiłam od początku roku, bo miałam też przerwę. Może się trafi jakaś walka zawodowa, to też by było fajnie. No i działam cały czas z młodzieżą i z zawodnikami, też przygotowuję, pomagam w przygotowywaniu ich do zawodów. Podczas pracy spotyka się ludzi, którzy chcą pomagać, którzy chcą robić to, co my robimy, chcą z nami przebywać, my z nimi i to po prostu to jest tak jak szukanie kompletu do jakiejś całości. To są ludzie z podobnymi pasjami, z podobnymi zainteresowaniami. Ci ludzie chcą też, mają pasję, chcą pomagać tym dzieciom, chcą w tym uczestniczyć. Bardzo się cieszymy, że jest grono, które nam pomaga, czyli biznesowi partnerzy. Bardzo się cieszymy, że są media, które też pokażą to, co robimy. Zaczynają dzieci czteroletnie, pięcio i tak jest naprawdę. Na tych pierwszych grupach właśnie przychodzą takie małe dzieci, które potrzebują zabawy tak naprawdę, ale wiedzą mniej więcej, co to jest walka, wiedzą po co chodzą i czego się uczą. Jestem dumny, że taki klub działa w naszym mieście.
i szczęśliwy, że tak wielkie sukcesy młodzież osiąga. Podziwiam zawodników, bo to jest olbrzymie poświęcenie. To nie nam się wydaje tylko, że prawda, poćwiczymy parę godzin, dni, tygodni czy miesięcy i cokolwiek osiągniemy. To nieprawda, to są lata wyrzeczeń, trzeba pogodzić sport z nauką. W jaki sposób powinna wspierać gmina tego typu przedsięwzięcia? My wspieramy i chciałbym, żeby to wsparcie było jeszcze większe. Co czuje starosta Łaski, patrząc na tych zawodników, na to, jak się prezentują i jakie mają wyniki? Dumę po prostu, że pochodzą z naszego powiatu, że tutaj z Łasku, że treningi odbywają się tutaj w naszej miejscowości, na terenie naszego powiatu, że rozsławiają nasz powiat, nasze miasto, że słychać nie tylko ze względu na bazę lotniczą mieszczącą się w powiecie Łaskim, ale ze względu na tych zawodników, którzy zdobywają tytuły czy mistrzów Europy, czy mistrzów świata. Musimy takie osoby wyróżniać, musimy wspierać takie przedsięwzięcia, wspierać kluby, które poprzez sport wychowują dzieci z naszego powiatu. Jak najbardziej powiat Łaski deklaruje, że będzie takie inicjatywy wspierał. Angeliko, pamiętasz ten moment przed walką o Mistrzostwo Świata? Bardzo dobrze to pamiętam. Byłam strasznie zestresowana i jeszcze przed samym wejściem, jak już byłam w całym sprzęcie, dzwoniłam do trenera i mówiłam, o Jezu, zaraz wychodzę na matę i zaraz będę się biła. I to było takie, no z jednej strony strasznie stresujące, ale już kazali mi odkładać telefon, bo już stałam na macie, już powinnam walczyć, zakładać kask, a ja jeszcze rozmawiałam z trenerem. Dla Was przede wszystkim trening techniczny, taktyczny jest ważny, ale również mentalny. Kto dla Ciebie jest ważniejszy? Sądzę, że jedno i drugie, ale jednak głowa jest ważniejsza i przekonałam się w tamtym roku właśnie o tym, że no bez głowy nie ma niczego, bo fizycznie można zrobić bardzo dobrą formę, ale bez tego przemyślenia, bo to jest bardziej taktyczne ustawienie walki, to nie chodzi o to, żeby iść masą, siłą, tylko żeby przemyśleć, przewidzieć ruch przeciwnika, wyprzedzić, kopnąć w odpowiednim momencie i właśnie to wszystko składa na te właśnie nasze sukcesy. Jakie Angelika ma swoje marzenia i plany na najbliższą przyszłość? Teraz niedługo będą Mistrzostwa Polski ringowe w low kicku i w K1. No i bardzo właśnie chciałabym postawić na K1 w tym roku i w tym roku mamy Mistrzostwa Europy. No i żeby dostać się do kadry, czyli wygrać Mistrzostwa Polski, a później Mistrzostwa Europy. To są takie moje cele na ten rok. Co dla Pana jako prezesa aktualnego klubu ProJama jest najważniejsze? Myślę, że właśnie to jest bardzo ważny aspekt, czyli wychowanie młodzieży, dzieci i młodzieży. Ja sam trenuję od najmłodszych lat sztuki walki i zawsze powtarzam, że da się pogodzić ten trening. Przeszedłem wszystkie w zasadzie stopnie szkolnictwa i nigdy nie kolidowało mi to ze sportem, a wręcz pomagało, dlatego że uczy to systematyczności, rozwiązywania problemów. Proszę powiedzieć, co czuje prezes klubu ProJama, mając w swoich szeregach mistrzynię świata, mistrzynię Europy, świeżutko upieczone mistrzynię Polski? Myślę, że czuję dumę. Ja też kiedyś byłem zawodnikiem, wiem jak to jest zdobywać kolejne laury. Cieszą mnie te sukcesy, że wspólnie tutaj jesteśmy w stanie dać możliwość, to jest raz, dwa, dobrze wyszkolić tych zawodników, którzy mogą sięgnąć po te najwyższe laury. Paulinko, jesteś wicemistrzynią Polski, powiedz mi, jak się czujesz w klubie ProJama? Czuję się bardzo dobrze i nie wyobrażam sobie, żeby ćwiczyć w innym klubie, ponieważ tutaj jest tak wspaniała atmosfera, nasi trenerzy, nasi koledzy, a zarazem zawodnicy, wszyscy tworzymy taką jedną super grupę, która wspiera się na każdych wyjazdach i wszyscy czujemy się ze sobą dobrze. Najbliższe plany, patrząc na plany sportowe? W kwietniu jest wyjazd do Mistrzostwa Polski w Nowym Targu na Mistrzostwa Polski w low kicku, a następnie dla Mistrzostwa Polski w K1 i właśnie chciałabym się tam wybrać i zdobyć oczywiście złoto. Co czułeś jako wicemistrz Europy w 2018 roku po zakończonej walce? Czułem się taki spełniony, że osiągnąłem sukces, który no naprawdę marzył mi się po każdym kolejnym treningu, wylanym pocie na treningu. No to było takie dobre przeżycie w moim, taki dobrze otworzony rozdział sportowy w moim życiu. Gdzie to wydarzenie miało miejsce? Gdzie byłeś na tych Mistrzostwach Europy i z kim walczyłeś?
Była to Macedonia, Skopje. Dotarłem do strefy medalowej, miałem walkę finałową. No niestety walka finałowa skończyła się niejednogłośnie. To wicemistrzostwo jeszcze daje trochę do myślenia. Wszystkim zawodnikom klubu, całemu sztabowi szkoleniowemu gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych wyników sportowych.